Z pamiętnika kapitana. Dzień 12. Trzymamy kurs. Prądy nam sprzyjają. Po bezpiecznym ominięciu wyspy Budka Suflera, Kaja Paschalska oraz sponsorzy zbliżamy się do kolejnej wiecznej wyspy. Wyspy wiecznych studentów. Raz, dwa, trzy. Famo, miej nas w swojej opiece. Dzisiaj w Betlejem, Katarzyn Kolenda Zalewski. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejsze specjalne wydanie Faktów poświęcamy wielkiemu świętu studentów, jakim niewątpliwie są juwenalia. Zobaczymy, jak przygotowują się do nich i jak obchodzą je studenci na uczelniach w całym kraju. Jesteśmy w Cieszynie. Poproszę zatem przedstawiciela studentów z Cieszyna. Tak, zapraszam do mnie. Jak wygląda sytuacja na kilkanaście minut przed rozpoczęciem Cieszynaliów? W ostatnim czasie obserwowaliśmy wzmożony ruch turystyczny na granicy polsko-czeskiej. Natomiast same Cieszyna... Jurek! Przepraszam. Natomiast same Cieszynalia zapowiadają się dość ciekawie. Mamy kult, mamy bajm i parę innych rzeczy na kasetach. Czy przygotowaliście coś specjalnego? Podobno kilkanaście lat temu wprowadziliście krowę na trzecie piętro akademika. Zaiste. Natomiast w tym roku przygotowaliśmy coś zupełnie innego. Na wniosek większości studentów... No dobra. Na wniosek wszystkich studentów i kadry przygotowaliśmy takie koszulki z nadrukiem "Zanieście mnie do pokoju 216". Mamy oczywiście pełną gamę numerów pokojów. Jurek! Przepraszam. Wasz zeszłoroczny rekord trwania Cieszynaliów 2 minuty 16 sekund jest imponujący. Czy w tym roku pokusicie się o poprawienie tego wyniku? Nie mówię tak, nie mówię nie. Aczkolwiek niektóre koleżanki i kolegi już ciężko ćwiczą od października. Zatem trzymamy kciuki za Cieszyn. Dziękuję. Jurek! Przepraszam. A my łączymy się z Krakowem. Tam jest nasz korespondent. Tomku, jak wygląda sytuacja w Krakowie? No, sytuacja w Krakowie, jak zwykle, na Brackiej pada deszcz. Ostatni studenci UJ-u z tomami książek pod pachami opuszczają już biblioteki i księgarnie. A czy wszystkie krakowskie uczelnie przygotowują się do juwenaliów? Niestety nie wszystkie. Akademia Rolnicza w tym roku nie weźmie udziału w juwenaliach. Jaki jest tego powód? Powód jest dość prozaiczny, po prostu przedwczesne żniwa. Dziękujemy Ci, Tomku. Dziękujemy Ci, Tomku, a my pokażemy teraz Państwu... Dziękuję bardzo. A my pokażemy teraz Państwu materiał, który dostaliśmy dosłownie przed chwilą z Uniwersytetu w Rzeszowie. Na zdrowie. Na zdrowie też. Zdrowie na rano. O. A propos zdrowia na rano, powiedz mi, czy Józek z nami pije dzisiaj? Czy Józek? No pewnie, że pije. Co ma nie pić, co? Gorszy? No to on chyba nie powinien, no. Ty pamiętasz, co on robił rok temu? Pamiętam. Józeczek, pełzaczek, no. Tak nim szorowało, że podłoga świeciła się jeszcze przez 3 tygodnie. A pamiętasz to, co robił w bibliotece i na ksero? No. Uczelnia miała wtedy straty, no. No i co? Powiedz, że Józek tego nie płacił. Józek? No nie. I ty patrz, idzie. Dzień dobry, panie rektorze.
My przerywamy ten materiał, gdyż dosłownie za kilkanaście sekund na wszystkich uczelniach w kraju równocześnie rozpoczną się juwenalia. Na początek błyskawiczna relacja z Cieszyna. Oj, niestety chyba przegapiliśmy imprezę w Cieszynie. Swoją drogą wydaje mi się, że jest to swoisty rekord, bo słyszę tutaj w słuchawce 8,5 sekundy. Tak, 8,5 sekundy to naprawdę niesamowite, co potrafią studenci z Cieszyna. A my zobaczmy, jak bawi się Uniwersytet Warszawski. Mamy teraz kontakt dźwiękowy z Politechniką Śląską w Gliwicach. Pokaż dupę! Pokaż dupę! Pokaż dupę! Tam odbywa się właśnie koncert Majki Jeżowskiej. Zatem zobaczmy, jak wygląda impreza na UJ-cie w Krakowie. Co tam czytasz, studenciak? Co tam czytasz, no? No bronię się, za 3 lata to zaczynam się uczyć, nie? No to ucz się, ucz, bo nauka to klucz. Studencie pierwszego roku, mam nadzieję, że to jest woda. A ja mam nadzieję, że nie. Ale nie wszystkie krakowskie uczelnie bawią się w ten sposób. Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej przygotowali na wieczór barwny korowód, który przebiegnie na trasie Miasteczko Studenckie, Sklep Nocny, Miasteczko Studenckie. Jeśli ktoś przegapi, proszę się nie martwić. Korowód przebiegnie tej nocy kilkanaście razy. A my zobaczmy, jak wygląda impreza na kulu. Robię herbatę, ile słodzisz? 2. Dobrze, już sypię. No ty, zdaje się, za mocno szalejesz w tej juwenalia. Ale na kulu zdarzyła się jedna nietypowa, właściwie przykra sytuacja. Zginął baniak z winem mszalnym. Baniak, bo tak nazywają go koledzy, jest studentem 3. roku teologii. Władze uczelni ostrzegają, iż wino nie jest chrzczone. A my na koniec przenieśmy się jeszcze do Cieszyna. Zobaczymy, czy sytuacja uległa zmianie. Jak widać, bez większych zmian. Patrząc na ten obrazek i na całą sytuację w polskim szkolnictwie wyższym, nasuwa się jedna myśl, która może być zarazem podsumowaniem całego naszego programu i famy. Jeżeli nie Oxford, to co? We'll be right back.
chwilę. Dokonam obszernego wywodu na temat współczesnej muzyki rozrywkowej. Oczywiście na samym początku muszę tutaj wspomnieć o muzyce i pieśni żołnierskiej. Prawda? Pieśń żołnierska, chabry z poligonu, wiozę ci do domu, a tam my, pierwsza brygada, strzelecka gromada, no i oczywiście ta. Trudne czasy, prawda? Nurt muzyczny zaczyna wymierać. Na szczęście pojawia się pieśń harcerska. Prawda, pieśń harcerska, szumi dokoła las, płonie ognisko w lesie, las, nie ma lasu. Jak widać, ten nurt muzyczny jest bez perspektyw. Prawda, on nie ma szans na ewolucję i takie tam. No i na szczęście pojawia się nurt muzyczny zaangażowany mniej lub bardziej. Tak. Piosenka bardów. Prawda, piosenka bardów. Krótka charakterystyka. Wilki, obława. W ten sposób zaczyna wymierać ten nurt muzyczny. Ale na szczęście w tym samym czasie śpiewa Zdzisława Sośnicka. A za naszą południową granicą 30. płytę wydaje Karel Gott. Płyta ta zresztą staje się później inspiracją dla popularnego zespołu Gottan Project. Ale to już wątek na zupełnie inną historię. Ponieważ zupełnie nieoczekiwanie pojawia się nurt muzyczny zachwycający miliony. Prawda? Tak, prawda. Papa Dance. Zresztą nurt ten jest bardziej papa niż dance. Ale to oczywiście też nieważne. Bo cały czas tworzą pancy. Panki. W tym lady. Właściwie muzyka staje się drapieżna. Coraz bardziej drapieżna. A zarazem perfekcyjna. Mniej więcej tak perfekcyjna jak Katarzyna Skrzyneczka. Skrzyneczka, przepraszam. Zresztą ona też ewoluuje. Ona długo ewoluuje. No i jako wyraz pewnego buntu, zupełnie nieoczekiwanie pojawia się hip-hop. No i my właśnie docieramy na wyspę hip-hopu i mamy taką specjalną piosenkę hip-hopową. Proszę. Brother, sister, brother, sister, Who are you? Tell me. Who are you? Yeah. Who are you?
just whatever it doesn't mean. We live and play together all the time like family, and we'll be strong forever, always clever like family. And even if we lost whatever it doesn't mean, and even if we lost whatever it doesn't mean, yeah. Who are you? Tell me. Who are you? Just tell me who are you. We're so close like sister brother, cause we all like family. We're so close like sister brother, cause we all like family. We're giving to each other love and faith like family, and none of us can betray other, cause we all like family. We're so close like sister brother, cause we all like family. We're so close like sister brother, cause we all like family. Hey, hey. Who are you? Hey, tell me. Me. Who are you? Don't tell me who are you. Who are you? Tell me. Who are you? Hey, me. Yeah. Who are you? Tell me. Who are you? Don't tell me who are you. Who are you? Who are you, man? Who's your family? Who's your family? Who's your family? Who's your brother? Who's your mother? Who's your sister? Who's your brother? Who's your mother? Who's your brother? Who's your sister? Who's your brother? Stop me. Stop me. Stop me. Stop me. Tell me who are you? Tell me who are you? Tell me who are you? Piwa nie piję i bab nie rajcuję, a te na Bowaryju, to Bowaryju. Dzień dobry. Witam marynarza. Piwo proszę, panie bosmanie. Momencik. Nie ma! Widzę to na skład. Aha, tak, estrys. Odsiał estrys, wszędzie jest obecny. Zdejmij paski z nogawki, obczaj tęsty. Widzisz, co? Bez przemocy sprawiamy, że w nocy się moczysz. Odcinał estres, wszędzie jest obecny. Zdejmij paski z nogawki, obczaj ten styl. Widzisz, co? Bez przemocy sprawiamy, że w nocy się moczysz. Nie potrzebuję ciuchów, paski, wystarczy mi nasz styl. Niebezpieczny, więc noście kaski. Nie napadamy słabszych, nie zabieramy mamony. Nie wyglądamy w tych kapturkach jak kondomy. Nie chodzę watachami, chodnikami, tylko po to, żeby drzeć się nazwami. Kra, kra, krakajcie dalej. Da, da, dawaj kasy, ale po co na ulicy klimat rodem z Wietnamu? Będziesz krzywdził słabszych? Te wyższe szanuj coraz więcej ten. Wizerunek ma wzięcie, kosa w ręce. Latają po ulicy za mięsem. Jaż wyrosnąca ilość tych pasków, wprost proporcjonalnie do ilości pasków. Przyjemnie jest walność po gębie. Lecz jak jedny werset to zbredniesz. Odciał estres wszędzie jest obecny. Zdejmij paski z nogawki, obczaj ten styl. Widzisz, co? My bez przemocy sprawiamy, że w nocy się moczysz. Odciał estres wszędzie jest obecny. Zdejmij paski z nogawki, obczaj ten styl. Widzisz, co? My bez przemocy sprawiamy, że w nocy się moczysz. Tak ciężko
ten świat kochać. Każda twoja droga może przynieść nokaut, jest luka. Wiesz, oczy dookoła głowy, gdy chcesz być zdrowy, jak koń wyścigowy. Unikaj walki, jak CK dezerterzy. Chroń swego mienia, jak smok zmieniono wieży. Odmawiaj rano, setkę pacierzy, by przeżyć. Stosuj nawet metody harcerzy, jak niemiecki SS. Wytropiłby szydówkę, tak nasze jesteś, znajdzie każdą komórkę po kontroli. Jak gara przed wjazdem do Stanów, oddasz co twoja, wszystko do programu. To nie z Koranu prawdy, lecz z tego globu. Zawód pas pana mocny, choć nie ma lombu. To żala prom z każdy dres szelbot. Tak w pieśni siła, moja twarz już to sprawdziła. Oddział SS wszędzie jest obecny. Zdjęli paski z nogawki, obrzeń mocny. Widzisz? Co? My bez przemocy sprawiamy, że w nocy się moczysz. Oddział SS wszędzie jest obecny. Zdjęli paski z nogawki, obrzeń mocny. Widzisz? Co? My bez przemocy sprawiamy, że w nocy się moczysz. Trzy paski, a na nogach alichaszki, spodnie piżamowe, a na nich odlaski. Główka pusta, za to biceps pełny i łapa, a w niej nóż zagięty. Kroczy przez miasto, idiot, chyba znasz to, choć w butach za ciasto, to firmuje je marką. Tworeczki na kalko, oczyszcza się bardzo, na plecach ten znak, to alichasz, to fajno. 200 tysięcy litrów wódki we krwi, dwie, naraz bierze tabletki. Ciągle zapracowany w nocy i we dnie, biedny, nie znajduje czasu dla ciebie. Powiedzmy sprytnie, omijając patrol dzienny, a taki głupi, jak i prosty. Łupi, dupi, 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 taką muzykę lubi. Nie bojąc się chłosty, brudzi świat dla mnie stop z tym. Oddział SS wszędzie jest obecny. Zdjęli paski z nogawki, obrzeń gęsty. Widzisz? Co? My bez przemocy sprawiamy, że w nocy się moczysz. Oddział SS wszędzie jest obecny. Zdjęli paski z nogawki, obrzeń gęsty. Widzisz? Co? My bez przemocy sprawiamy, że w nocy się moczysz. Oddział SS wszędzie jest obecny. Zdjęli paski z nogawki, obrzeń gęsty. Widzisz? Co? Bez przemocy sprawiamy, że w nocy się moczysz. Oddział SS wszędzie jest obecny. Zdjęli paski z nogawki, obrzeń gęsty. Widzisz? Co? My bez przemocy sprawiamy, że w nocy się moczysz. Oddział SS! Oddział SS! Oddział SS! Tak! Dezodorant skład! Dziękujemy. Dzięki. Dzięki. O, cześć! Żołnierze! Dziś mija 14 dzień naszego długiego rejsu. Odwiedziliśmy wiele lądów, poznaliśmy wielu ludzi. Ale każdy z was, jak co roku, czeka na tę jedną, jedyną, upragnioną wyspę. Ostatnią wyspę archipelagu Fama. Wyspa Verdict. Otóż i ona! Załoga na pokład! Halo, halo, dziękuję, dziękuję. Marynarze! Ścisnijmy te fale, bośmy już dopłynęli. Zatem baczność! Na prawo, patrz! Proszę o odczytanie werdyktu. Przez dwóch członków Rady Artystycznej. Przewodniczącego Wojciecha Millera i Krzysztofa Hajcha. Wieczór państwu. Zapoznamy państwa teraz z werdyktem Rady Artystycznej tegorocznej FAMY. FAMA 2005. Wyróżnienia i nagrody. Dziękuję, Jurek. Pozwolą państwo, że odczytam werdykt Rady Artystycznej Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA 2005 w Świnoujściu.
Werdykt przeczytam w nieco innej kolejności celem eskalacji napięcia. Rada Artystyczna w składzie Wojciech Müller, przewodniczący. Janusz Grzywacz. Krzysztof Hajch. Włodek Pawlik. Jan Poprawa. Jan Wołek. Jerzy Zoń. Wraz z dyrektorem programowym festiwalu Bodkiem Bojczukiem. Uczestniczyła we wszystkich prezentacjach festiwalu oraz bacznie obserwowała pracę warsztatów artystycznych. Następnie zaś spotkała się w dniu 22 lipca 2005 i po długiej, burzliwej, niekiedy ocierającej się o rękoczyny dyskusji podjęła następujące decyzje. Teraz właśnie zmieniamy kolejność. Honorowe tytuły laureatów Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej Rada przyznała. Alicji Sawickiej. Jeśli jest gdzieś, proponowałbym, jeśli wyczytane przeze mnie są gdzieś na sali, że tak powiem, zapraszamy tutaj na scenę. Alicji Sawickiej. Agnieszce Zachman. Dariuszowi Łapińskiemu. Alicji Myśliwiec. Marcinowi Piszczorowiczowi. Tam go gdzieś? Nie widzę. Grzegorzowi Rogali. Tomaszowi Stokowskiemu. Grupie AWA. Grupie Inicjatyw Twórczych Samowar. Zespołowi Dezodorant Skład. Zespołowi Pawilon, niestety nieobecnemu już. Oraz zespołowi realizatorów i wykonawców spektaklu Wycie. Czy będziesz wręczał teraz? Dobrze. Punkt drugi. Nagrodę dla... O, proszę, proszę. Tak, tak, zapraszam. To właśnie jest... To są przedstawicielki tego właśnie spektaklu Wycie zespołu. Nagrodę dla najbardziej zapracowanego Famowicza ufundowaną przez uzdrowisko Kamień Pomorski dla Marcina Partyki. Jest. Proszę Państwa, dodam, że nagrodę ową stanowi weekend w sanatorium w Kamieniu Pomorskim.
Bicze, tak, o, niewątpliwie. Tak. Nowo ustanowioną nagrodę byłych i obecnych dyrektorów FAMY oraz zebrane przez nich 600 zł otrzymuje Michał Piskulowicz. Czy jest gdzieś? Jest. Michał Piskulowicz. Proszę tutaj. Dobrze, nagrodę anonimowego wielbiciela FAMY ufundowaną we wysokości 500 zł przez osobę pragnącą zachować anonimowość rada przyznała Annie Steli. Nagrodę imienia Jarka Maszewskiego przyznano dla wyróżniającego się artysty plastyka oraz 1000 zł ufundowanych przez przyjaciół patrona. Nagrody otrzymuje Ewa Mróz. Autorka, dodajmy, tych pięknych kostiumów, które tutaj Państwo widzą. Serduszko ufundował Jan Poprawa. Nagrodę imienia Marka Kasza, przyznawaną tradycyjnie dla wyróżniającego się młodego dziennikarza obecnego na festiwalu, to jest 1000 zł, rada przyznała Magdzie Wilk. Magda Wilk jest szefową, redaktor naczelną ukazującej się w tym roku gazety festiwalowej. Nagrodę imienia Mariana Redwana przyznawano za walory artystyczne tekstów powstałych podczas festiwalu 2000 zł ufundowane przez przyjaciół patrona nagrody przyznano grupie poetyckiej Kwiki w składzie Agnieszka Tyman, Łukasz Mańczyk, Eryk Ostrowski. Eryk Ostrowski, Łukasz Mańczyk i Agnieszka Tyman. Nagrodę imienia Maksa Szoca oraz 2000 zł otrzymuje grupa w składzie Sławka Chorążyczewska, Karol Ciechanowski, Elżbieta Cios, Izabela Idzikowska, Anna Koc, Marcelina Kubecka, Ewa Mróz, Katarzyna Muszałowska, Magda Poklękowska, Piotr Barłóg, Jakub Kawa, Gustaw Miller, Paweł Stachowczyk, Piotr Tetlak i Krzysztof Urban za aktywność na wielu polach, która spowodowała radosny wzrost widoczności FAMY. Najlepsza akademia w Polsce. Nie tyłem, bokiem, bokiem. Honorową nagrodę Rady Artystycznej przyznano za wybitne walory artystyczne grupie 3D Project oraz Krzysztofowi Tomaszewskiemu Zambariemu. Jeśli ktoś widział, to była grupa bębniarska, która wystąpiła przy muszli. Nikogo nie ma. Niestety nie ma ich już, wyjechali z FAMY. Jest, jest Filip. Poprosimy na scenę prezydenta miasta Świnoujścia, pana Janusza Żmurkiewicza. Panie prezydencie.
Prezydencie, prosimy o wręczenie nagrody Trytona, tradycyjnej nagrody fundowanej przez prezydenta miasta. To ja najpierw odczytam kto. Proszę Państwa, otóż nagrody Trytona oraz kwotę 5000 zł ufundowaną przez prezydenta Świnoujścia za wybitne walory artystyczne Rada postanowiła przyznać ex aequo Annie Karamon, zaraz powiem. Wstrząsający aplauz spowodował moje zaniemówienie na chwilę. Annie Karamon, inicjatorce i kierownikowi artystycznemu koncertu ludowego, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, oraz Joannie Piwowar, autorce widowiska muzycznego Zakwalifikowani. Dziękujemy panu prezydentowi. I oto, proszę Państwa, dotarliśmy do punktu pierwszego i najważniejszego, choć przeczytanego jako ostatni. Otóż tradycyjną nagrodę główną Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej Fama Trójząb Neptuna oraz kwotę 6000 zł przyznać postanowiliśmy ex aequo dwóm grupom twórczym, które zrealizowały najważniejsze artystycznie wydarzenia festiwalu. Są to grupa w składzie. Pierwsza. Marta Grofik, Joanna Lewandowska, Joanna Piwowar, Marta Piwowar, Magda Sowińska, Honorata Zajączkowska, Ewa Zgoda, Piotr Domagalski, Tomasz Mądzielewski, Tomasz Kowol, Dawid Kozłowski, Krzysztof Łochowicz, Grzegorz Madejski, Mariusz Ostrowski, Marcin Partyka i Maciej Półtorak. Realizatorzy spektaklu Zakwalifikowani. To jest dopiero pierwsze ex aequo. Poczekacie na drugie, prawda? W takim razie druga grupa w składzie. Anna Pawlik, Monika Wiśniowska, Tomasz Basel, Mateusz Frankiewicz, Sebastian Iwanowicz, Filip Jurczyszyn, Przemysław Kostrzewa, Paweł Lemański, Piotr Nowak, Paweł Ostrowski, Łukasz Pawlik, Marcin Pączkowski, Marcin Piszczorowicz, Michał Przybyła, Grzegorz Rogala, Wojciech Sobura, Jacek Stabrawa, Artur Twarowski, Maurycy Wójciński i Szymon Wójciński, czyli uczestnicy warsztatów jazzowych, wykonawcy koncertu Rozmowy z katem. Może przynajmniej jakiegoś przedstawiciela wydelegujcie. I proszę Państwa, tradycją jest, że Trójząb Neptuna łączy się z upominkiem w postaci symbolu. W tym roku symbolem jest taki odlew w brązie, jest to odlew łapy wilka. Serdecznie gratuluję. Proszę Państwa, i to wszyscy laureaci. Wobec tego pozostaje mi tylko przeczytać ostatni tekst, który został zawarty w tym protokole. Na tym protokół zamknięto. Świnoujście, 23 lipca 2005. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo członkom Rady Artystycznej. Drodzy Państwo, a już za chwilę piosenka napisana specjalnie na famie, specjalnie dla famy i specjalnie o famie. Z piosenka zespołu Dezodorant Skład. Boczność! Nie chcę ci. Można? Do hymnu! Fama, poszła fama, że jest fama. To jest fama, tak. Fama, poszła fama, że jest fama. Aha, tak, tak. Skacze jak pan ciekaci, gramy czysta samba. Nie gra tutaj tłusta pyrka, jak kelnerka z kubu morsu. Powtórz, powtórz, da. Kiedy gramy, widzę tłumy fajbony, raczej poprzestane. Dobra, dobra, żartowały. Jak tu sprawdzę, bo ja kocham te dźwięki, bo ja kocham te błędy. Metafory w czystym stanie, jak po kąpieli w pianie. Kiedy to tylko wiem, że już ten hałas, wtedy to tylko wiem, że jest co? Fama! Tu dobrze, a z kim? Tu salsy tańczy. Tu jest goręce niż w kraju pomarańczy. Brytwy la wino, sprytny jak wino, wytnie na wynos. Tak od zaraz. My i rymy i muzyka. Muzyka zlewa się w całość, jak z perkusją gitara, tak! Fama, poszła fama, że jest fama. To jest fama, tak! Fama, poszła fama, że jest fama. Aha, tak! Hiszpański! Ella cubano di massa, il telefono che ne fanno 90 canta e vidi 60 va. Viva il che di meni candidanti, dico i candidati che si mani venditati. Le vedo fare bene, le vedo fare bene, le vedo fare bene, tu passa gente quando vei beh. E vediamo, gli dico di venditati, tette trunca, ti dica di fuori i candidati. Che ne vale fatto, pepe, in bedanca, le ha fatto, passando, quanto, quanto, mi rivendo a me masturbazzi. Veli, 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 masturbazzi, a fi veli che ti snazzi e meni con il costernazia. Che ne vale tasto, tappo, 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 e le ha fatto, si dice fama. Fama, posso fama, se è fama. Fama, posso fama, se è fama. Fama! W koncercie laureatów 35. Famy 2005 wystąpili Big Band pod dyrekcją Wódka Pawlika, Magda Sekuła z zespołem, zespół Gitka Szarena, Grzegorz Madejski, zespół Sharp Q. Fragmenty spektaklu Nigdy nie otwierać okna, przygotowanego przez Magdalenę Sowińską i Jacka Kitę. Zespół Trzy dni później. Fragmenty spektaklu Zakwalifikowani, przygotowanego przez Jannę Piwowar, Tomasza Kowola i Mariusza Ostrowskiego. Fragmenty spektaklu Ludowego, przygotowanego przez Annę Geramon, Mariusz Ostrowski, zespół Atomy, zespół Dezodorant Skład, kabaret Zygzak, kabaret No Name, kierownik muzyczny koncertu Darek Łapiński, reżyseria Jerzy Połoński. Zatem raz, dwa, trzy i... Fama, poszła fama, że jest fama. Fama, poszła fama, że jest fama. Fama, poszła fama, że jest fama. Fama, poszła fama, że